Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka, pan Chochlik. Zakurzone kąty 4. W zlewie brudnych naczyń sterta, na podłodze coś się klei, a pan Chochlik tylko zerka. Wczoraj, gdy już wszyscy spali, ten zakasał swe rękawy. Pozalewał sokiem z malin to, co inni posprzątali. Potem włożył do lodówki 2 kaktusy, które mama od miesięcy dobrych kilku z uwielbieniem doglądała. Tacie też psikusa zrobił, bo gdy znalazł jego śrubki, nie zapomniał, aby w butach poukładać równe kubki. Mały Janek, kiedy wstanie, to się bardzo mocno zdziwi. Jego ulubione autka pojechały spać do kini. Kinia także się zaskoczy, pomijając sam fakt autek, bo jej lalki zamiast w domku śpią spokojnie na kanapie. A pan Chochlik z satysfakcją wyrządzenia szkód tak wielu, cały brudny, uklejony, usiadł sobie na fotelu. Znad wąsika, spod rondelka, w stronę drzwi zamkniętych zerka, za którymi nieświadomie domownicy chrapią sobie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.